Witam wszystkich serdecznie, mówi do was Kapelusznik. Zapraszam już na kolejne omówienie rozdziału w moim wykonaniu. Jeśli lubisz moje materiały, zasubskrybuj kanał oraz daj łapkę w górę. Wszystkie potrzebne linki w opisie, a zatem zaczynamy. Zaczynamy wszystko od Apu mówiącego, że wie, że Drake jest z marynarki oraz tego, że nie ma znaczenia, czy Drake chce obalenia Kaido. Dlatego proponuje mu wspólny sojusz, który stanie po wygranej stronie w całej wojnie. Zajmę się najpierw zachowaniem Apu, które wydaje się zgodne z jego charakterem, czyli ucieczką, kiedy robi się zbyt gorąco. Od początku jego poznania nie wygląda na typa, który pcha się ślepo na głęboką wodę, a mówiąc prościej, zwykła chorągiewka. Warto zaznaczyć, jakim Apu jest bossem, pomimo tylu walk na koncie. Praktycznie walczył z Drake'em i Zoro oraz miał całe piętro przeciwko sobie, a finalnie z tego wyszedł bez większego szwanku, a teraz chilluje grzyba. Zauważmy także trzech pierwszych numbersów, którzy również nie są skorzy do walki i raczej dołączą do wygranych w wojnie. Wolą się na ten moment upijać. Swoją drogą przypominają mi w pewnym stopniu trzech samurajów, których widzieliśmy w retrosach Yamato. Czyżby zbieg okoliczności, czy może panowie przeszli na sobie jakieś eksperymenty, lub ja się na siłę doszukuję. Panowie jeszcze rozmawiają między sobą o zaufaniu i nie poznajemy jeszcze odpowiedzi Drake'a na propozycję Apu. Aczkolwiek pomówmy o samym sojuszu. Wygląda on bardzo piracko, czyli na niestabilny oraz niepewny sojusz w bardzo trudnym czasie, gdzie trzeba podjąć właściwą decyzję. Wydaje się on bardzo kuszący, ale skąd wiem, że druga strona nas nie zdradzi? Także podoba mi się ten rozwój akcji póki co. Przechodzimy do pierwszych kontrowersji tego rozdziału, a zarazem bardzo dużych, które podzieliły mocno cały fandom. Nami i Usopp ze swoją ekipą napotykają nogi Kiemona, co wszystkich szokuje. Tak, nogi Kiemona niczym na Punk Hazard. Tutaj jeszcze powiem, że uciekają przed ogniem, ale o tym bardziej w dalszej części omówienia. Nogi Kiemona nic nie słyszą, więc sami postanawia się z nim porozumieć za pomocą symbolu całej rebelii. Co bardziej antyklimatyczne, dolna połowa Kiemona porozumiewa się za pomocą pierdów, co jest niesmaczne, jak wspomniałem, antyklimatyczne, psujące całkowicie zaistniałą sytuację na Onigashimie. Żarty jak najbardziej mogą być, tylko trzeba je umieć dobrać. Jak wtedy, gdy Usopp udawał, iż ma królewskie haki. No ale do rzeczy, okazuje się, że Kiemon przeżył całą akcję z Kaido, na co miała rzekomo wpływ moc Lawa, gdzie niby to ma ręce i nogi, gdyż nigdzie w serii nie było mówione, iż bez Lawa można się złożyć do kupy i nie został on złożony poprawnie. Wychodzi więc na to, że Law musi również kogoś poszywać, żeby był on w całości. Jednakże dla mnie może być to nawet logiczne, ale finalnie to rozwiązanie mi się totalnie nie podoba. Cała genialna scena, gdzie Kiemon próbuje zatrzymać Kaido, nawet resztkami sił poszła do kosza. Kaido, który wbija w niego miecz, a Kiemon jeszcze dostaje ojcowskie retrosy z Momo, zupełnie traci na klimacie. Oda już wcześniej rzadko zabijał postacie, ale to było pożegnanie idealne. W takich momentach jestem zdenerwowany na autora mangi. Nawet Kaido, który go niby zabił, mocno traci w oczach. Generalnie calusieńka otoczka wyparowała, a przy okazji mamy kolejnego Pela z Alabasty w serii. Mam wrażenie, iż chciał go nawet przez moment zabić. Podbudowa, jak mówiłem sekundę temu, była genialna. Jednak dziwnie się na to patrzy, skoro tak łatwo Kin wrócił z piekła. Jakby Oda się rozmyślił co do niego i pozostawił go w mandze ku ucieszy jego nielicznych fanów lub dla samego siebie, bo go lubi. Albo pomyślał, że ta sytuacja sprawi, że Phantom pokocha tę postać w większym stopniu. Cokolwiek miał na myśli, to zamiast zakończyć jego wątek w świetnym stylu, mamy zwykłe marnowanie kadrów. Kiemon w dalszej części rozdziału mówi, że to cud, iż przeżył. No błagam, ile razy ja takie coś widziałem w tylu różnych tytułach. Mi jako czytelnikowi takie zagrywki się kompletnie nie podobają. Widziałem coś takiego już mnóstwo razy i mam dość. Nie będę nawet szerzej komentował tego, że Kiku dalej żyje i czeka na ratunek. Wspomnę jeszcze tylko o tym, że nogi Kiemona wyruszyły dalej przyczepione do użytkownika Smile Żyrafy. Naprawdę żal to wszystko komentować.
Pamiętacie, jak mówiłem o ogniu? No to dowiadujemy się też, że Kanjuro jeszcze dalej dycha. Dostajemy bardzo ważny dialog między nim a Orochim o nienawiści wobec wszystkich mieszkańców Wano za prześladowania na klanie Korozumi. Postanowili więc poświęcić całe swoje życie zemście i Kanjuro mówi, że niczego ostatecznie nie żałuje. Kanjuro swoim ostatnim tchnieniem i na polecenie Orochiego tworzy wielkiego ognistego demona, którego celem jest wysadzenie wyspy. Demon przypomina wersję młodego Kanjuro z retrosów Orochiego. Być może jest to symbolika jego narodzin i aktualnego zniszczenia. W końcu sam mówi o swoim ostatnim tańcu i chwalebnej śmierci klanu Kurozumi. Demon może nie tyle co przypomina, ale jego nazwa odwołuje się do prawdziwego demona z japońskiej mitologii, czyli Kanzebo. Kanzebo to według wierzeń żebrak, którego otaczają płomienie oraz dym. Więc jak widzimy, mam do czynienia na każdym kroku z symboliką, która się zgadza z przedstawionymi wydarzeniami. Idąc dalej, co ciekawe, nazwisko Kurozumi oznacza mniej więcej czarny węgiel, a po części ten demon również wygląda jak sterta płonącego węgla. Jak wiemy, Orochi chce wysadzić zbrojownię z całym sprzętem w środku, które Yamato chce wyrzucić z wyspy, żeby pomóc Momo w dźwiganiu jej. Na kadrach w międzyczasie zauważamy, że Sanji nie uciekł ostatecznie Queenowi, a CP0 ruszyli z miejsca, prawdopodobnie w celu porwania Robin. No i oczywiście Orochi chce uratować swój tyłek z tego wszystkiego po wysadzeniu wyspy razem z Fukuro Juro. Mam nadzieję, że Yamato dzięki swoim lodowym mocom zamrozi tego ognistego potwora i utrudni temu staremu dziadowi życie, krzyżując jego plany. Yamato, biegnąc w stronę zbrojowni, napotyka się na trwającą walkę między starą torbą a dwójką supernowych. Na kadrze widzimy Ikoku Saveri Genti rozwalające robota Kida. Co ciekawe, chłop pomimo tylu obrażeń po raz kolejny przetrzymuje potężny cios od Big Mamy. Następnie po tym, jak Kid oberwał, dostajemy krótkie retrosy z rozmową między nim a Lowem o swoich przebudzeniach i wiążących się z tym limitach. Moje pytanie brzmi, jak ci panowie przebudzili swoje owoce, jak to działa i na jakiej zasadzie? Do tej pory wszystkie przebudzenia w serii, jakie widzieliśmy, to albo był wpływ na terytorium lub berserk u stworów Wimpledown. Liczę, że Oda wreszcie rozszerzy bardziej tę kwestię. Możliwe jest, że po całej bitwie na Dressrosie Law już wtedy przebudził swój owoc, w końcu już nieźle się nim posługuje. Być może chodzi o eksploatację swojego owocu, natomiast ciężko powiedzieć, co z Kidem, który głównie nawalał metalem, niż korzystał ze swojego magnetyzmu. Przechodzimy do K-Rumu, chyba tak to wymówić, nie mam pojęcia, w wykonaniu Lowa, czyli nałożenia rumu na swój miecz i dzięki temu zranił stary wór od środka. Muszę w tym miejscu złożyć mu gratulacje, ponieważ jako pierwsza osoba w serii oficjalnie zraniła Big Mom na naszych oczach. Kolejno Kid magnetyzuje wiedźmę bezpośrednim dotykiem i nawet Napoleon przyczepił się do swojej właścicielki, a następnie Low pomaga uciec Kidowi z pułapki i dosłownie wszystkie, ale to wszystkie metalowe rzeczy z okolicy zmierzają ku Big Mamie, zgniatając ją. Wiedząc, jakim jest tankiem, może coś odczuła, ale do jej pokonania jeszcze bardzo daleko. Mała teoria z mojej strony. Wiemy, że na Onigashimie znajduje się ogromny miecz i nieraz był nam pokazywany. A gdyby tak Kid go namagnetyzował, a Law pokrył K-Rumem i przebił nim Big Mom? Nie byłaby to śmiertelna rana? Kto wie, kto wie. A rozdział kończymy Pandamanem. Dziękuję, dobra. Dobranoc. Rozdział mocno wzbudził wiele kontrowersji. Fałszywe śmierci w One Piece to jest naprawdę bolący temat, ale nie odmówię kilku fajnych akcji w rozdziale. Finalna ocena to 5 na 10, ja byłem kapelusznik. Jeżeli podobają Ci się moje filmy, to zostaw subskrypcję oraz daj łapkę w górę. Do zobaczenia w następnych materiałach.